W jednym z poprzednich filmów starałem się przekonać Ciebie, że taki ciąg 1 minus 1 druga, 1 trzecia minus 1 czwarta, znaczy jego wzór ogólny jest minus 1 do potęgi n plus 1 podzielone przez n, że taki ciąg dąży do zera przy n dążącym do nieskończoności, co jest tutaj symbolicznie zapisane, albo innymi słowy, że granicą tego ciągu jest 0. To znaczy, jak n rośnie, staje się coraz większe i większe, to wyrazy tego ciągu są coraz bliższe zera. No i to zbliżanie się nie jest niczym ograniczone. To jest takie intuicyjne pojęcie granicy. No a w tym filmie, używając już precyzyjnego pojęcia, precyzyjnej definicji granicy, wykażę, że rzeczywiście liczba 0 jest granicą tego ciągu. Więc może teraz przypomnę, co to znaczy, że ciąg dąży do zera. Czyli mówimy, że ciąg, co piszemy symbolicznie, limes an równe 0 przy n dążącym do nieskończoności, prawda? To jest skrót na zdanie ciąg an przy n dążącym do nieskończoności dąży do 0, lub też granicą ciągu an jest 0. To znaczy, i teraz następuje precyzyjna definicja, dla każdego epsilon większego od zera. No, czyli jeszcze raz, intuicyjne pojęcie jest takie, że tę granicę można z dowolną dokładnością przybliżać wyrazami ciągu. I to jest ta dokładność. Dla każdego epsilon większego od zera istnieje m, liczba m, no możemy założyć, że ona jest dodatnia, czy też naturalna, za chwilę zobaczymy, że to nie ma znaczenia. Istnieje m takie, że dla każdego n większego równego m, znaczy to jest ten numerek ciągu, począwszy od którego wyrazy ciągu, odległość naszych wyrazów ciągu od zera jest mniejsza równa epsilon, czyli odległość, czyli moduł an minus 0 jest mniejsze równe epsilon. Czyli to jest definicja tego, co to znaczy, że ciąg an dąży do zera. Teraz jeszcze może zróbmy rysunek. Prawda? Czyli tak, dla każdego epsilon, czyli moduł an musi być, no tu jeszcze może, prawda? Czyli to 0, to, co jest tutaj, to jest, prawda, to samo, co moduł an jest mniejsze równe epsilon, czyli samo an jest mniejsze równe epsilon i większe równe minus epsilon. No i teraz może jeszcze zróbmy rysunek tutaj. Czyli tak, mam pewien pasek o szerokości epsilon. Znaczy powiedzmy, że nasz epsilon jest, że naszym epsilonem jest 1 druga. Czyli mam tutaj epsilon, czyli pasek od 1 drugiej do minus 1 drugiej. Tak? I teraz, począwszy od pewnego m, wszystkie wyrazy ciągu siedzą w tym pasku. Może ten pasek tak zacieniujemy, prawda? Że wszystkie wyrazy następne siedzą w tym pasku. No i tak jak u nas widzimy, że począwszy, prawda, że to m tutaj, to jest gdzieś tu, prawda? To jest to, począwszy od wyrazu drugiego, dla epsilon równego 1 druga, wszystkie wyrazy naszego ciągu, począwszy, no z wyjątkiem wyrazu numer 1, siedzą w tym pasku. Taki jest sens pojęcia granicy. No i teraz spróbujmy zobaczyć, że rzeczywiście ten fakt ma miejsce. Czyli innymi słowy, musimy rozwiązać pewną nierówność. Prawda? To jest taka nierówność z parametrem, to epsilon jest tutaj takim swobodnym parametrem i musimy pokazać, że ta nierówność ma rozwiązanie, to będzie nierówność na n, jak za chwilę zobaczymy, wstawimy konkretny ciąg. To będzie nierówność na n i musimy zobaczyć, że ta nierówność na n ma rozwiązanie pewnego szczególnego typu, mianowicie n większe równe od pewnej liczby, no, która na ogół tutaj zależy od epsilon. Dobrze, czyli wracamy do naszego konkretnego ciągu minus 1 do n tej przez n.
i wypisujemy naszą nierówność, czyli moduł minus 1 do n plus pierwszej przez n ma być mniejsze równe epsilon. No to teraz tak, możemy skorzystać tutaj z tego, że moduł minus 1 do n plus pierwszej przez n to jest to samo co moduł minus 1, czyli moduł ilorazu to jest iloraz modułów. Na wartość bezwzględna ma taką własność. No i teraz to na dole mamy do czynienia z liczbą dodatnią wobec tego moduł tej liczby, to jest po prostu n. No a tutaj mamy to, co jest tutaj w zależności od n, to jest plus albo minus 1, no to tak czy owak moduł tego jest 1. Wobec tego dla naszego konkretnego ciągu nasza nierówność mówi, że 1n musi być mniejsza równa od epsilon. No i widzimy, że to jest nierówność na n. No jak wygląda jej rozwiązanie? No to coś, epsilon jest dodatni, wobec tego wolno nam dzielić nierówności przez liczby dodatnie, czyli 1 przez n razy epsilon jest mniejsze równe 1, tak? Czyli podzieliliśmy tutaj przez epsilon, no i teraz możemy pomnożyć przez n obie strony. No, czyli zostanie nam 1 przez epsilon jest mniejsze równe n. No bo n jest też dodatni, czyli n musi być większe równe od 1 przez epsilon. Czyli wobec tego rozwiązanie naszej nierówności no jest właśnie tego rodzaju. Czyli to nasze m, o którym mowa tutaj, to nasze m, m to jest 1 przez epsilon. No czasem mówi się, że to m musi być liczbą naturalną, no ale... No skoro istnieje dla każdego n większego od m, no to oczywiście istnieje liczba naturalna, która też jest większa od m, więc można na przykład, jeżeli naciskamy na to, aby m było liczbą naturalną, no to trzeba wziąć, powiedzmy, pierwszą liczbę naturalną większą równą niż 1 przez epsilon. Czyli tak, no i widzimy, że jeżeli rzeczywiście n jest większe równe od 1 przez epsilon, czyli jeżeli n jest większe równe od 1 przez epsilon, to moduł minus 1, no właśnie, sprawdźmy jeszcze nasze rozwiązanie. Ten moduł to jest po prostu 1 przez n i skoro liczby spełniają, liczby dodatnie spełniają taki warunek, to odwrotności spełniają odwrotny warunek, czyli odwrotną nierówność. 1 przez n jest mniejsze równe od 1 przez 1 przez epsilon, czyli przez epsilon. Rzeczywiście, czyli, prawda, dla każdego epsilon znajdziemy takie n. Czyli powiedzmy właśnie, jak epsilon jest równe 1 druga, no to n, czyli na przykład, tak, na przykład, jeżeli epsilon równe 1 druga, no to m równe 2, tak jak tutaj nasz rysunek sugerował. Jeżeli epsilon równe na przykład 1 szósta, no to m równe 6. No, czyli gdybyśmy tutaj 1 szósta, no 1 szósta to jest tutaj. No, o, to jest epsilon równe 1 szósta. No i widzimy teraz, że żeby wyrazy naszego ciągu siedziały w tym pasku od minus 1 szóstej do 1 szóstej, to m musimy... No tutaj jest m równe 6. No i widać, że dla każdego dodatniego epsilon, no właśnie n musi być większy równe od 1 przez epsilon i począwszy od tego miejsca, wszystkie wyrazy naszego ciągu siedzą w takim pasku, czyli są ich odległość od zera jest mniejsza równa niż epsilon, i to właśnie oznacza, że liczba 0 rzeczywiście jest granicą naszego ciągu.